Kolejny raz spotykamy się pod koniec sezonu wędkarskiego na piaskowym dorszu. To szósty raz chyba. Tak, są to szóste zawody, szósty meeting ogólnopolski piaskowy dorsz. Został on stworzony na zasadzie specjalnych zawodów, w których łowimy tylko i wyłącznie dorsza. Jest on głównie punktowaną rybą na tych zawodach. W przypadku, gdyby akurat nie było dorsza, wówczas będą punktowane też flądry. Ale główną rybą priorytetową jest dorsz. Oczywiście klub wędkarstwa morskiego Pomucha Lęborg jest przy okręgu PZW w Słupsku. Należymy do PZW, więc obowiązują przepisy takie jak w regulaminie PZW. Można łowić na dwa małe haczyki lub jeden duży. Proszę przypomnieć te wymiary, jak to tam wygląda? Wygląda to, że jeśli łowimy na dwa haczyki, zestaw dwuhaczykowy, czyli nie może haczyk przekraczać 10 mm rozwartość haka, lub łowimy na jeden haczyk, który jest do 20 mm wtedy, nie? Ale wtedy zostaje tylko jeden hak. Czy na przynęty sztuczne również można łowić surfcastingowo? Prywatnie można by pewnie można łowić, ale na zawodach jest to przynęta tylko i wyłącznie naturalna. Czy można stosować, nie wiem, różne, nie wiem, dipy, kulki na przykład proteinowe? Słyszałem, że niektórzy próbowali stosować. Mówię, prywatnie można stosować wszystko, nawet kukurydzę, bo latem też wiem, że tak stosują, ale na zawodach zabronione jest stosowanie atraktorów i różnych dipów. Nie? Wcześniej też zadawałem to pytanie innym wędkarzom, czy właśnie ten tubis to jest taka recepta na tego dorsza. No i wszyscy mówili, że no niekoniecznie, bo dorsz to w zasadzie wszystko bierze z ziemi, co popadnie. Takim śmieciarzem jest nawet, można powiedzieć. I ten zamiast tubisa, jeżeli ktoś weźmie filecik, to w zasadzie jeżeli dorsz jest w łowisku, to i tak się na to nabierze. To prawda? No ogólnie tubis to naturalna przynęta, czyli ta, która żyje w jego środowisku i na tym żeruje na szprocie, żeruje na tubisie, żeruje na krewetce, ale moim zdaniem tubis to przynęta numer jeden na połów dorsza. Zdarza się złowić na śledzia oczywiście, na krewetkę tak samo, czy na robaki tak zwane niemieckie, te piaskówki i nerejdy, ale tubis to generalnie przynęta numer jeden na dorsza. Czy możemy założyć taki, można w cudzysłowie powiedzieć, wymóg, że jeżeli ktoś chce łowić dorsza, nastawia się na dorsza, to musi stosować ten jeden większy haczyk? Czy po prostu można śmiało tymi dwoma małymi próbować skutecznie łowić dorsza? Myślę, że bardziej nastawiłbym się na jeden hak, czyli do rozwartości do tych 20 mm, bo jednak jest przy łowieniu hakami tymi mniejszymi do 10 mm, one są bardziej skuteczne na flądrę, bo ona bardziej to połyka i nie ma problemu z zacięciem. A tutaj przy dorszu to jednak przy tych małych hakach może być jakiś problem, czyli może być dużo pustych brań w ten sposób. Aha, czyli po prostu dorsz weźmie... Ja bym opcjonował przy jednym haku nie być zachłannym, a bardziej skutecznym. No, to dublety się zdarzają, ale to raczej powiedzmy no bardzo rzadko w dorszu. Nie? Są to oczywiste rzeczy, że można złowić dublet dorszy, ale w gruncie rzeczy łowimy 90% to są pojedyncze ryby, które łowi się pojedynczo, czyli ten hak większy moim zdaniem będzie bardziej skuteczny niż dwa małe, nie? W przypadku dorsza. W przypadku flądry na pewno dwa haki, mówię tak, do tej rozwartości 10 mm, to owszem, ale w przypadku dorsza ja bym się nastawiał osobiście na stosowanie jednego haka. No tak, to pytanie to tak nie było wyssane z palca, bo byliśmy na tej Nordzie 2 tygodnie temu, no i tam ludzie się też nastawiali na tego dorsza, a było bardzo dużo flądry i teraz no tak sobie tak wymyśliłem, że dobra, nastawię się na flądrę, a jak się dorsz po prostu znajdzie w łowisku, to miejmy nadzieję, że się też zatnie. I teraz ten mały haczyk, to rozumiem, że to on się po prostu, on się nie zacina na ten mały haczyk, tak? No jednak mówię, no rozwartość 10 mm nie jest to na dorsza zbyt duży hak. A jeszcze do tego, jak się nabije tubisa, no to kwestia zbrojenia tego tubisa, może w ten sposób, nie? Ja osobiście kiedyś stosowałem taki trik, że zostawiałem cały hak na wierzchu. Na zasadzie powiedzmy jak zestawu karpiowego na włos, czyli tubis był opleciony żyłką, a hak wisiał całkiem luźno po prostu. I wtedy większość zacięć jest bardziej skuteczna, nie? Jednak haczyk jest całkiem luźny, tak jak w przypadku łowienia włosowego przy karpiu, że on jest, nie jest powiedzmy jakiś tam ograniczony i było to bardziej skuteczne, więcej było zacięć, nie? Przy tych mniejszych hakach, a przy większym haku, no wiadomo, że większa rozwartość
haczyka będzie bardziej skuteczna. Nie? Dlatego mówię, no ja bym osobiście został przy jednym haku niż przy dwóch mniejszych. Nie? A tak prywatnie, takie dipy, czy tam nawet w ekstremalnych przypadkach jakieś kulki proteinowe, czy tam jakieś tego typu wynalazki, na plaży w ogóle mają sens u nas przy dorszach i flądrach? Nie wiem, czy przy dorszach, czy przy flądrach. Flądra na pewno zapachowa, ryba, która i ciekawska, która będzie do różnego rodzaju takich kolorowych przynęt. Przy flądrze stosuje się dużo rodzaju kulek, perełek kolorowych, które jakichś tam obrotowych paletek, które ją po prostu zaciekawią, a przy dorszu różnie to bywa. Jednego dnia większość branie jest powiedzmy na gołe zestawy, tak zwane, gdzie są haki bez żadnych perełek, bez żadnych kulek, a drugiego dnia on woli po prostu, jak coś takiego atrakcyjnego jest. No ale to jest ryba i nie nadążymy za nią tak szybko, różnie to bywa. Nie? Ostatnie moje pytanie dotyczy kulek, które mamy przy końcach tych naszych zestawów, bo są różne też te kulki, które podnoszą nam ten zestaw jakoś z nad dna. Tak logicznie rzecz biorąc, jeżeli mamy w łowisku flądrę i dorsza i na to byśmy się nastawiali, to ta nasza przynęta powinna chyba bardziej leżeć na dnie niż gdzieś pływać w toni. Może niekoniecznie. Ja w tym roku łowiłem na typowy zestaw belonowy, czyli podniesiony dosyć wysoko i łowiłem flądry i dorsze tak samo. Także widać, że ta ryba, powiedzmy, czy flądra, a tym bardziej dorsz, potrafi wystartować z tego dna do tej przynęty, bo jeśli, powiedzmy, przynęta wisi metr, półtory nad dnem, jest zawieszona na zestawie belonowym, a biorą na to flądry, czyli prosty dowód, że jednak ona musi podchodzić do tego, co się ciekawi, a tym bardziej dorsz. Moim zdaniem właśnie taki zestaw podniesiony może być bardziej skuteczny niż ten, który leży na dnie. Czyli no, można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że jeden zestaw po prostu, jeden haczyk leży na dnie, drugi jest wyżej i w tym momencie... Jedną wędkę zrobić na zestaw taki podniesiony, właśnie pływający, a drugą stosować typowo taki, który leży zestaw na dnie, nie? Szukać tej ryby. W surfcastingu łowimy na dwie wędki i przeważnie wszyscy mówią, że jedną zarzucamy daleko, drugą blisko. I tą drugą, którą zarzucamy blisko, no ja mam taki opór troszeczkę, żeby zarzucać ją naprawdę blisko, ale Nordę wygrał kolega, który jest niewidomy po prostu. Mamy na filmach z Nordy, jak on zarzuca i on nie zarzuca wcale daleko. I teraz no, można byłoby powiedzieć, bo miał i dorsze, i flądry miał, także tak. Zastanawiający jest taki fakt, że faktycznie te ryby nie są daleko wcale od nas. Zresztą tutaj też panią Izę z Growela też pytałem o to i ona mówi, też ona daleko nie zarzuca i ta też ma wyśmienite wyniki, więc to chyba niekoniecznie zależy, że czym dalej, tym lepiej. Nie, wcale nie tym dalej, tym lepiej. Ryba nieraz jest dosłownie pod samym butem, w cudzysłowie. A szczególnie, gdy jest duże falowanie morza, należy szukać tej ryby bardzo blisko, czyli od razu za pierwszym stokiem na spadzie. A w przypadku, gdy jest taka flauta, gdy morze jest bardzo spokojne, można jedną wędką operować dalej, jak najdalej, a drugą szukać tej ryby bliżej. Bo wcale nie znaczy, że jak się rzuca po 190 metrów, że będzie się łowiło ryby, nie? Ryby nieraz są dosłownie 40 metrów od brzegu i można po prostu te ryby przerzucać, a koledzy, którzy łowią blisko, będą łowili ryby, nie? Także najczęściej stosuje się tak, że jedną wędkę zarzucamy jak najdalej, a drugą bliżej i szukamy tej ryby, gdzie są jakieś brania, żeby je zlokalizować, a wtedy można po prostu dwie wędki na tej samej odległości. Czy jest jakaś taka granica głębokości, nie wiem, poniżej na przykład 1,5 metra, to po prostu ryb nie ma? Jest jakaś taka zasada, że no powiedzmy, że mamy łachę, która ma tam metr głębokości, wy sobie tam depczecie, tubisy łowicie. Zdarzyło się tak, że przy tym deptaniu tubisów widzieliście duże flądry? Zdarza się, a nawet taki przypadek sprzed bodajże 3 czy 4 tygodni, że kolega od nas z klubu przy połowie tubisa złapał w podbierak dorsza miarowego, a złapał go praktycznie w wodzie po łydki. No to znaczy, że skoro żywy dorsz zerowy był na wodzie po łydki, czyli jakieś tam 40-50 cm, czyli on przychodzi pod sam brzeg za tym tubisem. To nie jest powiedziane, że musi być dół 3 metry czy tam więcej. Nieraz te dorsze potrafią wychodzić na metrową wodę i... No wiadomo, że tam jest pożywienie, tam jest tubis i on idzie za żarciem, no. Podchodzi na bardzo płytką wodę. Tu mamy takie słowo klucz, tubis. Tubis, jedzenie, żarcie i jak nie ma tego tubisa, powiedzmy depczemy blisko, nie ma tego tubisa, możemy zaryzykować stwierdzenie, że obydwie wędki daleko?
Można stwierdzić takie, ale zazwyczaj za jasnego jeszcze tubisa nie ma, lub jest go bardzo mało, a ze staniem ciemności ten tubis po prostu podchodzi bliżej brzegu i wtedy jest go coraz więcej, a wiadomo, jak jest więcej pożywienia, czyli garneli, tubisa, czy tam małej flądry, no za tym przychodzi drapieżnik, czyli dorsz. Z nastaniem ciemności po prostu ta ryba podchodzi coraz bliżej. Tak samo jest z flądrą, że za dnia jest ona dalej, a z nastaniem wieczoru ciemności ona podchodzi coraz bliżej brzegu. Także na początku można łowić daleko, jak najdalej po prostu, a potem z czym robi się ciemniej, szukać tej ryby coraz bliżej.